Magda Małek, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Zobacz To. Dzisiaj zabiorę Państwa w podróż do Sernik. Dlaczego tutaj? Szum Strubyka, renifery. To miejsce na pewno Państwa zaskoczy. Zapraszamy. Najcenniejsze, co Serniki mają, w mojej ocenie, to nasza historia. Pierwsze wzmianki pisane o miejscowości Serniki pochodzą z 1317 roku. W pewnym okresie historycznym Serniki były gospodarczo rozwiniętą miejscowością. Mieliśmy tu znaczący przemysł i wszystko zmierzało w kierunku uprzemysłowienia Sernik. Stalibyśmy się znaczącym miejscem rozwoju gospodarczego nie tylko samej gminy, regionu, ale nawet Polski, bo tu zamierzano umiejscowić duże zakłady przędzalnicze. To pod to przedsięwzięcie między innymi zmeliorowano Dolinę Wieprza w obszarze gminy, zakupiono maszyny w Londynie za ogromne kwoty. Niemniej powstanie styczniowe zniweczyło te plany, te maszyny trafiły do Łodzi. Łódź, jak wiemy, stała się miastem przemysłowym, przędzalniczym. Natomiast Serniki już nie miały takiej szansy. Gdyby wówczas to zostało zrealizowane, prawdopodobnie bylibyśmy my miastem dzisiaj, a być może Lubartów naszą dzielnicą. Na dzisiaj gmina ma charakter rolniczy, liczy około 5000, niespełna 5000 mieszkańców. Niewielki mamy tutaj udział przemysłu w rozwoju gminy. Jest jeden znaczący zakład wytwórnia mas bitumicznych. Natomiast chcielibyśmy, moje dążenia są takie, żeby tutaj w obszarze gminy powstała biogazownia, farma fotowoltaiczna, a więc która będzie produkowała energię ze słońca, ale też, a może przede wszystkim, farma wiatrowa, produkująca energię z wiatru, gdyż ta przesądziłaby o naszej kondycji finansowej i umożliwiła realizację wielu projektów, już nie tylko jeśli chodzi o budowę infrastruktury tam wodno-kanalizacyjnej, drogowej, ale nawet upiększających nasze miejscowości, jeśli chodzi o architekturę krajobrazu. Ciągle jestem optymistą, jeśli chodzi o ten kierunek rozwoju. Mamy szansę na budowę farmy fotowoltaicznej, gdyż jest przedsiębiorca, który chce zainwestować tutaj u nas. Oczywiście mamy ogromną ilość biomasy w obszarze gminy. Tak więc też, jeśli chodzi o budowę biogazowni, mam nadzieję, że taki obiekt powstanie i że gmina dzięki temu będzie miała dodatkowe wpływy z podatku. I jak wspomniałem, absolutnie przesądzające jest to, czy powstanie farma wiatrowa. Jeżeli tak, to ona by dała nam do budżetu około 1 000 000 złotych rocznie dochodu, a to umożliwiłoby nam wszechstronną aplikację środków z nowego budżetu unijnego. No i dzięki temu moglibyśmy naprawdę przyspieszyć, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy gminy. Tak więc jednym z atutów miejscowości Serniki, nie tylko, bo i Czerniejowa, jest rzeka Wieprz. Tutaj zbudowaliśmy przystawkę kajakową, zresztą ze środków unijnych. I organizujemy w tym obszarze imprezy sportowo-rekreacyjne. W tym roku, 7 czerwca, odbędzie się już drugie regaty, które my sobie roboczo nazywamy Oxford Cambridge Serniki. Impreza jest adresowana do dwóch lubelskich uczelni, UMCS-u i Uniwersytetu Przyrodniczego, ale też ścigają się na rzece reprezentacje naszych sołectw. W tym roku rozszerzamy formułę tej imprezy o udział w niej
przedstawicieli czy reprezentacji wszystkich gmin z powiatu, z obszaru powiatu lubartowskiego. Wszystkich samorządów, w tym starostwa powiatowego. Zwróciliśmy się do wszystkich wójtów i burmistrzów, w tym i do starosty, o delegowanie własnych reprezentacji na tę imprezę. Poza tym odbywają tu się inne rekreacyjne imprezy, na przykład w maju, 16 maja, będziemy mieli taką w zasięgu wojewódzkim imprezę dog trekking, w której uczestniczyć będzie wedle organizatora około 200 uczestników z psami. No i będą sobie spacerować w obszarze gminy wyznaczonymi trasami na dystansie 15 lub 25 km. Jest to całodniowa impreza adresowana do wszystkich chętnych, tych, którzy mają psy oczywiście. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie psa. Ale odbywają się też inne imprezy. Tu Lubelski Klub Biznesu jest zainteresowany organizacją spływu kajakowego. Lubartowscy przedsiębiorcy zgłaszają chęć udziału w tej imprezie naszej, w tych regatach. Przy czym na dzisiaj mamy ograniczone możliwości czasowe i nie wszystkich możemy zaprosić w jednym terminie na tę imprezę. Widzę, że przyjeżdża bardzo wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, zwłaszcza Lubartowa, nawet Lublina, żeby sobie pospacerować nad Wieprzą w tych alejkach, które żeśmy tutaj wykonali. A nawet młode pary przyjeżdżają, żeby zrobić sobie zdjęcia w obszarze tych stawów, jakie tu mamy, tych deptaków właśnie nad rzeką Wieprz. No, dzieje się coraz więcej u nas. Chcielibyśmy dalej iść w kierunku upiększania miejscowości, nie tylko Serniki, ale innych również. W Sernikach można czynnie odpoczywać z całą pewnością pod wieloma względami, już nie uprawiając nie tylko kajakarstwo. Można też skorzystać z usług agroturystycznych, gdzie oferowana jest jazda konna, można nauczyć się jazdy konnej pod okiem instruktora. Są trasy jazdy konnej jednodniowe, a nawet dwudniowe. Są miejsca noclegowe oferowane dla tych, którzy chcą skorzystać z agroturystyki w Sernikach i wiele innych atrakcji. Warto na pewno przyjechać, zobaczyć i korzystać z oferty, jaką mają nasi mieszkańcy w ramach agroturystyki. Bardzo czyste powietrze. Tak, zdecydowanie. Być może, że jedno z najbardziej czystych w obszarze nie tylko powiatu lubartowskiego. W okresie PRL-u były plany tutaj, mieliśmy takie, one ciągle gdzieś tam leżą w archiwum naszym, lokalizacji osiedla dla górników z Bogdanki w rejonie kolonii Wola Sernicka ze względu na kurortowy mikroklimat. I ten mikroklimat nam się nie pogorszył, przeciwnie, nawet się polepszył, bo mamy więcej nasadzeń lasów. A jak wiemy, zlikwidowana została garbarnia, która nieco truła, powiedzmy, powietrze w rejonie Sernik też, samych Sernik. Mamy też oczywiście inne atrakcje. Jak widać w tle, mamy tutaj w samych Sernikach, w miejscowości Serniki, trzy stawy rybne. Tu zapuszczone są karpie, można sobie wędkować w dni święte, w soboty, w niedzielę. Panie wójcie, ja chciałam zapytać, kto może wędkować? Wszyscy? Jak leci? No nie, to jest oferta dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców gminy Serniki. Oczywiście jako wójt mam takie uprawnienia, żeby zezwolić innym. Gdyby chciał na przykład pan starosta lub pani, to proszę bardzo, zapraszamy. Natomiast nie chcemy, żeby tutaj było zbyt wielu tych wędkarzy, bo szybko... Muszą być jakieś zasady, prawda? Stan tej ryby by się zmniejszył na tyle, że nie byłoby co wędkować. Ale mamy też... Ale nawet ci, którzy nie wędkują, mogą sobie przyjść, posiedzieć. No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. No. To już jest samą przyjemnością, tak? Tak jest. Spacerują tutaj bociany w ciągu dnia, wieczorami pływają babry na tych stawach. Bawią się dzieci na tym placu w boku. Właśnie, co z dziećmi? Widzę, że mają... No, mamy specjalną ofertę dla dzieci, tak jest w tym rejonie. Jest nowy plac zabaw dla dzieci. Zazwyczaj jest tutaj w godzinach popołudniowych szczególnie bardzo wielu rodziców z dzieciakami. Ale też spacerowiczów, szczególnie przy dobrej pogodzie słonecznej,
i w weekendy. To tu jest bardzo wiele osób spacerujących tymi alejami, które też są widoczne. Panie wójcie, jedną z atrakcji letnich jest palenie ogniska. Widzę tutaj jakieś palenisko. Czy można przyjść i rozpalić takie ognisko, żeby na przykład... Można. Specjalnie, tak jest. Specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko mamy w innym miejscu. Myślę, że będziemy je mogli pokazać. Tutaj palą sobie panowie ci, którzy wędkują. Czasami pieką kiełbaski. Oczywiście zezwalamy im na to, bo co tam, no to jest to miejsce na rekreację, a jedną z części rekreacji są pieczone kiełbaski, prawda, i wędkowanie ryby. Tak więc tutaj też te ogniska bywa, że są palone, na tej wysepce też bywa, że są palone ogniska, ale główne miejsce to jest nawet specjalistyczne, że tak powiem, wyłożone kamieniami nad wieprzem. Też w rejonie Altanki i myślę, że będę mógł Państwu pokazać to miejsce. W każdym razie no, na pieczone kiełbaski też do Sernik zapraszamy. Wspomniał Pan o palenisku, dużym palenisku. Mhm. To jest to palenisko. Wygląda imponująco. To znaczy tak, to jest w ogóle to miejsce, które uporządkowali żeśmy przy udziale środków unijnych. To był dosyć duży projekt, ale jak widać jest teraz uporządkowany. Niegdyś to była wylęgarnia komarów. Tak to wyglądało. Pokrzywy, zakrzaczenia, tyle. W tej chwili jest to miejsce, jest tutaj dokładnie wyznaczona przystań kajakowa. To tu koncentrują się te imprezy rekreacyjno-sportowe. To tu będzie meta regat kajakowych, start w Ulce Rokickiej. Tu odbędzie się, w tym miejscu będzie początek imprezy Dog Trekking, która odbędzie się 16 maja. Tu start i tu meta. No jak widać jest miejsce na ognisko, miejsca do rekreacji, można sobie posiedzieć. No rozważamy też, ja rozważam taką ewentualność, niegdyś w tym miejscu była podłoga, na której odbywały się potańcówki. Czy nie wrócić do tego, nie zrobić takiej przenośnej podłogi, która byłaby tutaj montowana na czas różnych imprez, które kończyłyby się właśnie potańcówkami. Gdyż na przykład przy tych regatach ta impreza kończy się, między innymi tu przygrywać nam będzie zespół grający muzykę szantową, ale nie tylko szantową. W każdym razie, skoro będą studenci i wiele innych młodych ludzi, być może warto im zaoferować również potańcówkę. Kiedy tak naprawdę powstała taka idea zagospodarowania tej przestrzeni? Szczerze mówiąc, ja o tym myślałem w 2006 roku. Robiłem zdjęcia tego obszaru, on naprawdę wyglądał wówczas nieciekawie. Jak wspomniałem, zakrzaczony był to obszar, bardzo zapokrzywiony, no centrum miejscowości, no i trudno, żeby to było w tym miejscu, no vis-a-vis zresztą kościoła parafialnego. Tak więc ja już ubiegając się o Urząd Wójta, w 2010 roku w moim programie wyborczym przedkładałem taką ofertę. No i zostało to zrealizowane w dużym zakresie, aczkolwiek chciałbym iść dalej. Mamy obszar ten podworski, gdzie warto go rewitalizować. Wiem, że... No właśnie, obszar podworski Pan wspomniał. Jestem tutaj, nie bywam tutaj często, tak? I o tym obszarze nic nie wiem. Co tam wcześniej było? No przede wszystkim budynek dworu, rządcówka, która zachowała się do dzisiaj, budynek rządcówki, no ładny budynek, przy nim jest no, taki budynek, który pełni funkcję magazynu mebli w okresie, jak funkcjonował tutaj GS, Gmina Spółdzielnia Samopomocłowska. I tak koncepcję mam taką, żeby go odbudować, gdyż on jest zagrzybiony, odbudować go od fundamentów, wraz z tym budynkiem, który dziś jest też w bardzo złym stanie, w tej rządcówce umiejscowilibyśmy gminną bibliotekę publiczną i może jakieś lokalne muzeum. Natomiast w tym budynku gospodarczym, myślę o tym, żeby otworzyć szkołę, no, ofertę dla młodzieży, a i kido, bądź taekwondo, no, mamy w Lubartowie najsłynniejszą chyba w Polsce sekcję taekwondo. W każdym razie to dobre miejsce, a nawet niektóre panie mi sugerują, żeby zrobić tam szkołę tańca.
tym budynku. Będziemy o tym myśleli wspólnie pewnie z Radą, bo to oczywiście kosztowne przedsięwzięcie, ale w tej chwili studenci z UMCS-u piszą pracę magisterską, jak zagospodarować ten obszar, a więc Wydziału Architektury Przestrzeni. Mamy podpisane porozumienie z UMCS-em, między innymi w tym zakresie, ale też właśnie jeśli chodzi o sport i rekreację i niektóre inne dziedziny związane z nauką i współpracą z samorządami, z naszym konkretnie samorządem sernickim. Tak więc, no cóż, tam można by naprawdę wiele. Mamy już te trzy stawy. Wokół nich również można by zrobić deptaki. Mamy w projekcie ścieżkę rowerową na Serniki Kolonia, pomiędzy kościołem a tymi stawami i chodnik oświetlone lampami solarnymi. Przewidywany jest w tym obszarze kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne. No jak wspomniałem, z całą pewnością to kosztowne przedsięwzięcie. Musimy tu racjonalnie miarkować, co jest ważne, co ważniejsze. Bo jeszcze znaczna część miejscowości w gminie Serniki nie ma kanalizacji, nie jest kanalizowana. A to dla mieszkańców niesłychanie ważne. No nie wszystkie też miejsca mają, tam gdzie ludzie mieszkają, mają asfaltowe drogi. To też jest dla tych mieszkańców niesłychanie ważne, co oczywiste. Tam, gdzie ludzie mieszkają, żyjemy w XXI wieku, powinny być drogi utwardzone, asfaltowe lub brukowane. I w tym kierunku idziemy. Już niewiele nam trzeba, żeby około 1,5 miliona złotych. I zakończylibyśmy inwestycje związane z budową dróg gminnych. Natomiast na kanalizację potrzebujemy 20 milionów. Zakładając, że uzyskamy dofinansowanie unijne, to i tak trzeba nam będzie około 10 milionów. Tak więc, no kiedy będzie rewitalizowany ten obszar podwórski, dzisiaj trudno o tym mówić. W każdym razie, ale pomysł jest i będziemy dążyli do jego realizacji. Panie wójcie, na pewno pan słucha głosów swoich mieszkańców. Proszę powiedzieć, co mieszkańcy myślą tak naprawdę o swojej miejscowości, o Sernikach? Czy dużo jest lokalnych patriotów? No uważam, że tak. Zdecydowanie tak. No ja spotykam się z wieloma wyrazami uznania za to, że tutaj zrobiliśmy to, co zostało zrobione. To oczywiście zasługa nie tylko moja, bo w ogóle samorządu gminy, a więc rady gminy, która zdecydowała się, powiedzmy, że w budżecie wyznaczono środki na to, żeby zrealizować takie przedsięwzięcie. No, żyje nam się coraz lepiej. Ten komfort życia wyraźnie widać, że jest wysoki i że się podnosi. I to o tym też między innymi świadczy. Już inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, właśnie to wodno-kanalizacyjną, drogową, ale też krajobrazu, architekturę krajobrazu, przestrzeni. W każdym razie, no, coraz więcej ludzi w samych Sernikach osiedla się. Ciągle mamy sytuację taką, że umiera więcej niż się rodzi, ale mieszkańców Sernik nie ubywa. Jest to bardzo takie korzystne dla nas zjawisko demograficzne. Przychodzą do nas mieszkańcy, osiedlać się mieszkańcy Lubartowa i Lublina. W zasadzie w obszarze całej gminy, nie tylko w Sernikach. W Sernikach jest to zjawisko takie najbardziej uwidocznione. Natomiast też w innych miejscowościach kupowane są czasami nawet całe gospodarstwa opuszczone, bo takie bywają. No i mamy jeszcze ciągle stosunkowo tanie działki. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieszkać na wsi do nas, bo tu mamy tanio i pięknie. Polska to niewątpliwie kraj katolicki. Jak jest tutaj w Sernikach? Czy dużo ludzi chodzi do tego kościoła, czy nie? Jak to wygląda? No, uważam, że zdecydowanie tak. To znaczy, że bardzo dużo nawet. Nie tylko dużo. Bywa, że nie mieszczą się w świątyni. Też wyraźnie widać, że sporo młodzieży uczestniczy w mszach świętych. No ale być może, że to jest też zasługa miejscowego proboszcza, który jest takim przedsiębiorczym człowiekiem, bardzo kreatywnym. No, różne oferty mają to zarówno młodzież, jak i osoby starsze. Jest wiele nie tylko kółek różańcowych, ale legionów maryjnych. Poza tym, jak Państwo widzicie, mamy piękną świątynię. Kościół pod wezwaniem? Świętej Marii Magdaleny. Tak więc, no co tam, jest tradycją, że od dawna tak było, że mieszkańcy byli głęboko wierzący, bardzo wierzący i trzeba przyznać, że tu się pod tym względem niewiele zmienia. Czy nic w gruncie rzeczy, bo naprawdę święta, niedziele,
kościół jest wypełniony po brzegi. Tak więc o czymś to świadczy. Niezależnie od tego, my tutaj mamy jeszcze trzy inne kościółki, małe, wybudowane w okresie PRL-u w miejscowości Łuka Zabocka, Nowa Wieś i Nowa Wola. Pomimo to, że część parafian tam uczestniczy w mszach świętych, to tutaj też kościół jest w niedzielę zapełniony. Tak więc zdecydowanie gmina jest katolicka. Panie wójcie, tutaj za moimi plecami jest bardzo ładny staw, w sumie nawet chyba dwa stawy, prawda? A czy ten staw zawsze wyglądał w taki sposób, jak teraz? No nie, zdecydowanie nie. A co było wcześniej? Te stawy były wybudowane przez Popłaskich w czasie, kiedy właśnie zamierzano tutaj lokalizować ten zakład przędzalniczy, o którym wspominałem wcześniej. Ale od tamtej pory uległy biodegradacji, to wszystko było zarośnięte, zaniedbane. Częściowo znajdowało się tutaj dzikie wysypisko śmieci. Odbudowaliśmy je po to między innymi, żeby odbudowywać tą infrastrukturę podworską też, prawda? W tej chwili to w jednym i drugim stawie pływa około tony karpia. Wędkarze korzystają z tych stawów w dni weekendowe. Tak więc one wyglądają pięknie obecnie. Do niedawna było to mocno zaniedbane. Co tutaj robią mieszkańcy najczęściej oprócz wędkowania? Spędzają czas. Tak, tutaj mieszkańcy przychodzą sobie posiedzieć nad wodą, pospacerować, ale głównie to uprawiane jest wędkarstwo przez miejscowych wędkarzy z terenu gminy Serniki. I to oni w przeważającej mierze dbają o porządek nad tymi stawami. To oni obkaszają te stawy. W większości dbają o to, żeby tu był porządek, sprzątają, koszą trawę. W każdym razie jest to miejsce rekreacji i chcielibyśmy, żeby ten obszar rekreacyjny się powiększał. Co zauważyłam, bardzo dużą ilość koszy na śmieci. Chyba porządek w Sernikach jest bardzo ważny. No też zdecydowanie tak. No jedna sprawa. Zdarza się, że tutaj odbywają się takie spotkania przy kiełbasie czy przy piwie. Gdzieś te śmieci muszą być składane. Tak więc to dlatego, żeby one nie trafiały gdzie indziej. Tak wiele koszów na śmieci żeśmy tu umiejscowili. Na tym drugim stawem jeszcze tego nie widać, gdyż on był oddany, jakby wykupany czy uporządkowany dopiero w ubiegłym roku, późno jesienią, żeśmy zakończyli pracę. Tu, gdzie widać dzisiaj ten samochód, będzie stała jeszcze nie jedna. Nie będzie to altanka, to będzie taki parasol kryty strzechą, gdzie będzie można sobie usiąść, a tam dalej właśnie miejsca do siedzenia, i do rekreacji. Widać, jak jeden z rybaków dokarmia karpie. I słusznie. I to jest właśnie ten fragment tej rekreacji. Tak, oni zbierają sobie we własnym zakresie, mają jakąś tam składkę, za co zakupują między innymi okarmę dla ryb, a jeżeli jakiś problem jest, bo taki występował, że trzeba jakieś tam te ichtiologiczne lekarstwa dla ryb, to też kupuję z tych składkowych pieniędzy. Wizytówką Sernik może być niewątpliwie miejsce, w którym się znajdujemy. Mamy tutaj rancho, prawdziwe rancho, proszę Państwa. Zwierzątka, kwitnące drzewa, woda. Panie wójcie. No tak. Rzeczywiście mamy bardzo atrakcyjne gospodarstwo agroturystyczne. Jest wiele różnych zwierząt, w tym egzotycznych. Lamy na przykład, strusie i wiele innych. Ale też dziki, jelenie, daniele. A przede wszystkim można właśnie tutaj popróbować jazdy konnej. Jeżeli ktoś nie potrafi, to rozpoczynać naukę pod okiem instruktora. Ale też wędkować ryby, są miejsca noclegowe. W każdym razie można tutaj, szczególnie z dziećmi, bo tu jest wiele atrakcji dla dzieci, spędzić miło czas. I zazwyczaj w weekendy to tu jest bardzo wiele rodzin przyjeżdża z dziećmi, żeby wypoczywać właśnie w tym miejscu. Miejsce niezwykle urokliwe, panie wójcie. Tutaj mamy jakąś altankę na wodzie. Tak. I jak widać na tej wodzie pod tym koszem gniazduje dzika kaczka, krzyżówka, tak. Tam dalej widać łabędzia pływającego. Jest też taka platforma, którą sobie można pływać po tym stawie. To bardzo dobry pomysł.
Tak, zdecydowanie tak. Po prawej stronie widać strusie sobie spacerują, jakieś owieczki biegają, perliczki chodzą. No i co tam? Naprawdę jest to miejsce atrakcyjne, zwłaszcza dla mieszkańców miasta, którzy tam na co dzień nie mają sposobności, żeby oglądać zwierzynę dziką, ale też te zwierzęta, które można zobaczyć w naturze, tak jak wspomniałem, dziki na przykład, bardzo czy jelenie. Bardzo wiele atrakcji dla dzieci, prawda? Bardzo wiele atrakcji dla dzieci. Po jakieś zabawki, błyszczawki, mamy nawet jakiś wiatrak. Tak, i zjeżdżalnia dla dzieci, krzesełkowa. Jest taki pociąg malutki, którym można się przemieszczać pod okiem oczywiście dorosłej osoby. No wiele tutaj jest atrakcji. Myślę, że tutaj naprawdę warto... To miejsce odwiedzić, jak najbardziej. Warto to miejsce odwiedzać. I tak się dzieje. W weekendy naprawdę tutaj bywa sporo mieszkańców. Zwłaszcza Lubartowa, ale nie tylko. Wiem, że w okresie powiedzmy Dnia Dziecka to tu pojawiają się wycieczki autokarowe. Bardzo wiele wycieczek autokarowych z różnych szkół. Szczególnie to atrakcyjna oferta jest dla właśnie dzieci i młodzieży. Panie wójcie, w Sernikach nie wiedziałam, ale w Sernikach można spędzić noc w domku na przykład zupełnie wyjątkowym, pomieszanie stylów. I tak naprawdę, masa rzeczy się tutaj dzieje. Można tutaj zafundować sobie pobyt z noclegami i z wyżywieniem. Na przykład też atrakcją, jak sądzę, jest ser kozi. I co tam? I wiem, że wielu mieszkańców okolicznych miejscowości korzysta z tej możliwości. No nie jest to tradycyjny hotel pięciogwiazdkowy, ale właśnie to chyba tak naprawdę nadaje wyjątkowości temu miejscu. No można wrócić jakby do przeszłości, bo tych domków w obszarze tego rancha jest 3. My jesteśmy przed jednym z nich, ale są jeszcze 2 inne, gdzie w różnym stylu. Są to domki z okresu międzywojennego, jeden. Kolejny to wczesny PRL. A ten to był budowany wedle takich starych wzorów, ale to współczesna konstrukcja, jakby niedawno budowana. W każdym razie miejsca noclegowe są z ofertą wyżywieniową. Tak więc można tutaj przyjechać z noclegiem, spędzić weekend na przykład.